Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie. Dzisiaj będzie haul zakupowy. Tym razem w tym roku ograniczyłam się do jednego sklepu i tym sklepem jest niestety H&M. Potrzebowałam dosłownie kilku rzeczy, więc ten haul nie będzie jakiś wielki. I ogólnie miałam przyjąć zasadę, chciałam przyjąć taką zasadę, że wolę kupić mniej, a lepszej jakości, po prostu dopłacić więcej. Ale nie mam teraz na to czasu, bo żeby przeglądnąć na przykład Zalando potrzebowałabym jakieś 2 dni. Wiadomo, że teraz zaczął się okres sezon promek, dlatego też między innymi nagrywam ten film, bo jeżeli sobie coś znajdziecie, to prawdopodobnie będzie jeszcze dostępne, chociaż rozmiary znikają bardzo szybko. I co jeszcze? No i nie kupowałam też dużo, no bo raz, że ja raczej jestem... stawiam na minimalizm, a dwa, że no czeka mnie przeprowadzka, więc też nie chciałam tego wszystkiego ze sobą targać na nowe mieszkanie. Dlatego połowa jest kupiona online, a połowa tutaj w sieciówce. Ja im jestem starsza, tym coraz mniejszą frajdę i przyjemność sprawiają mi zakupy, dlatego chyba ta opcja online coraz bardziej mi się podoba. No i tyle, bez zbędnego gadania pokażę wam, co sobie kupiłam. Zacznę od pierwszej rzeczy, w ogóle mogłam to powyjmować wszystko z tych worków, żeby nie szeleścić tutaj. Pierwsza rzecz to jest strój kąpielowy, potrzebuję stroju, bo te moje stroje są tak stare, jeden jest już za mały. Ten sobie kupiłam z myślą, że schudnę, że się ujędrnię, tak? Wiadomka, na razie na ten moment moje ciało nie jest gotowe na ten strój, ale ten strój jest za mały, to znaczy chodzi o to, że on tutaj jest z tyłu na plecach taki i tutaj taki, wycięty bardzo na tyłku, jest taki zabudowany, trochę sexy, fajny kolor, taki inny, ale problemem jest tutaj ta strona, bo jeżeli założycie ten strój, to tutaj opada i naprawdę ja ogólnie mam mały biust, ale jeżeli ktoś ma większy, to już w ogóle totalnie odpada ten strój, ten krój akurat, bo materiał jest bardzo fajny. To jest moim zdaniem na bardzo, bardzo małe piersi, bo tutaj nie ma tej gumki. Tutaj zazwyczaj w strojach kąpielowych są fajne wszyte te gumki, żeby ten strój się nie ślizgał, ale tutaj niestety tej gumki nie ma, więc to opada i niestety no totalnie się nie nadaje, więc nie jestem pewna, czy można stroje kąpielowe akurat oddać. Jeżeli tak, to na pewno to zrobię. Niestety się nie udało. Kolejną rzeczą z sieciówki jest ta spódnica. Sieciówki, w sensie, że online kupione. Spódnica w rozmiarze S. Jeszcze jej nie mierzyłam. Mierzyłam właściwie tylko ten strój, szczerze powiedziawszy. To jest spódnica, która ogólnie ja za kolorami tak nie przepadam, bo wiecie, że ja lubię jakieś granaty, beże, brązy, białe i czarne i tyle. Ale postanowiłam, że na lato troszkę się ożywię. I ta spódnica jest o tyle fajna, że ona jest z tyłu dłuższa, z przodu krótsza. Taki ma fajny krój. Tutaj, o, tutaj jest guziczek, taka na zakładkę. I tutaj wiążecie się w pasie, no i fajnie, bo jest z wysokim stanem. Materiał też jest spoko. Myślałam, że to będzie taki totalnie plastikowy materiał, ale jest nawet taki dosyć przyjemny. Więc to ze mną zostaje. I do tego sobie wzięłam też taki top w kolorze pomarańczowym, więc zobaczcie, będzie fajnie pasować. Zresztą no, dużo kolorów akurat by do tego pasowało. Top wygląda w ten sposób. Wszystkie te rzeczy kupiłam bardzo tanio. Taki krój, on jest krótszy, ale przez to, że ta sukienka, spódnica jest z wysokim stanem, więc mogę sobie na coś takiego pozwolić. Materiał jest bardzo fajny, bo się tak fajnie rozciąga i to jest też rozmiar S. Brakuje mi t-shirtów, ale
postanowiłam na takie luźne t-shirty, typowe na lato, bo ja lubię taki styl bardziej luzacki, żeby po prostu było mi wygodnie, jak gdzieś idę z Adasiem na spacer na przykład, czy gdzieś w ogóle do sklepu, brakuje mi t-shirtów, topów. Więc zamówiłam sobie taki t-shirt. On jest taki oversize'owy, to jest rozmiar S, ale widzicie, że on jest taki luźny i właśnie na takim efekcie mi zależało. Przyjemna bawełna, więc moim zdaniem za tą cenę super zakup. Z t-shirtów mam też taki drugi, ten mi się mega podoba. To już jest w ogóle oversize, ale to jest rozmiar M. Chciałam taki większy, bardzo mi się podoba ogólnie kolor, taki prosty. Ja takich fikuśnych rzeczy nie lubię. Ewentualnie buty, obuwie, mogę bardziej poszaleć, ale jeżeli chodzi o garderobę, to raczej, jak widzicie, takie proste rzeczy. Tył biały. Beach Explorer. Bardzo bym chciała. I ceny też, zresztą będę Wam tu wklejać, to będziecie widzieli, ile co kosztowało. Zamówiłam sobie też jockeykę. Take me to the beach. Ona jest jakaś taka szeroka. Może ją sobie tutaj jakoś uformuję. Na rzep z tyłu. Gdzieś tam, gdyby mi się udało jakimś cudem pobyć dłużej na plaży, no to żeby tą głowę sobie osłonić. Ja raczej wolę jockeyki, dlatego że muszę teraz uważać, jeżeli z tym bielactwem, bo mimo tego, że nakładam krem ochronny z filtrem, ten SPF 50, to i tak wyczytałam, że bardzo wrażliwa jest ta skóra, która no, nie ma tego pigmentu i że można się poparzyć, dlatego daszek dodatkowo będzie chronił, stąd też ta czapka. Kupiłam też czapkę Adasiowi i o dziwo bardzo mi się podoba i lubi w niej chodzić, bo on ogólnie nakrycia głowy do tak średnio ma swoich faworytów, ulubieńców i jeżeli coś innego mu się daje do założenia, no to jest walka. Ale z tą czapką akurat się udało. Nie mam jej tutaj fizycznie, żeby Wam pokazać. Wkleję Wam zdjęcie. Online kolejny t-shirt. Co tu jest napisane? More Amor? Nie wiem. SK na tej samej zasadzie. Po prostu luźne t-shirty, jeżeli lubicie, no to bardzo Wam polecam, bo naprawdę kupiłam je tanio. I dla Adasia wzięłam też piżamkę. Co prawda ona będzie jeszcze za duża, bo to jest to 110-116 rozmiar. Ale Adam... ciężko z piżamkami, w sensie no ma ich mało, bo szybko z nich wyrasta. I taka fajna. Zwierzaki, spodnie. To akurat na jesień, no bo to jest na długi rękawek. A jak wiadomo, jesień w Norwegii bardzo szybko przychodzi, więc już niedługo będzie w użytku. I Adaś zdąży też dorosnąć. Tak. Tutaj są rzeczy, które kupiłam w sklepie, stacjonarnie. Zwykły t-shirt kolejny, luźny, w kolorze takim fajnym, zielonkawym i on kosztował, to jest SK za 30 koron. Spodenki, to już, spodenki są na sezon, kiedy już zacznę o siebie dbać, kiedy już zacznę ćwiczyć, biegać, tak jak była umowa. Tylko że musicie też dołączyć, no bo sama nie będę tego robić, więc musimy zrobić jakiś taki team, że się będziemy wzajemnie wspierać. Wspierać, nie wspierać. Za 5 dyszek? Tak, za 5 dyszek. No na ten moment jeszcze nie, ale kiedyś. One są fajne takie, nie, dobra, czekajcie, bo nie mogę za bardzo przybliżać, bo traci ostrość. To jest taka fajna guma. Bardzo się rozciągają. Naprawdę są, bo to jest SK chyba, czy MK. MK. I z wysokim staniem, że tak ten brzuch ściągają. Więc na pewno się przydadzą. I fajny też kolor na lato.
Oprócz tego stacjonarnie za 60 koron, 6 dyszek, to jest M-ka. Ja mam taką bluzkę czarną, ale ta po pierwsze, no że fajny kolor, a po drugie materiał to jest ten organiczny koton, tak? Organiczna bawełna 95%. Taki przyjemny materiał, taki milusi i jak za 6 dyszek to moim zdaniem bomba. Zwykła, basicowa bluzka. Zresztą wszystko, tak jak widzicie, tutaj jest basicowe. No tak jak lubię, ale może akurat komuś coś. Dodatkowo bluza za 30 koron. XL-ka poniosło mnie, ale chciałam taką oversize'ową bluzę, a że jeszcze to jest kolor beżowy, tak jak lubię, no to to już w ogóle wzięłam. Z tym, że ona tu jest fajnie taka luźna, tylko że ten dół jest za luźny, aż za luźny, więc jeżeli się uda, chciałabym wszyć tutaj na dole, gdzie jest ten ściągacz, o tutaj, taką gumę, żeby ona była, wiecie, żeby tu w pasie było ciasno, a tutaj, żeby była taka bomba duża, bo tak mi się podoba. Więc za 3 dyszki i w środku, mówię Wam, taki milusi materiał. To jest taki misiu. Taki delikatny misiu, że na lato, na przykład na wieczory chłodniejsze, idealnie się sprawdzi. I sukienka, nad którą się zastanawiam, bo niby mi się podoba, ale to nie jest do końca mój kolor. Chciałam taką luźną sukienkę, w której na przykład mogę sobie gdzieś wyjść, coś zjeść, do restauracji. Ogólnie taką lepszą wyjściową, tak, żeby się lepiej poczuć, że niby jestem kobietą, ale w dalszym ciągu jest mi wygodniej, mogę się najeść i ten brzuch nie będzie opięty. O, o to mi chodziło. Więc te rękawy są takie fajne, szersze. Tu jest ściągacz na gumce, więc to jest fajne, bo daje taki zwiewny, luźny efekt. Ona jest zwiewna, długościowo raczej krótka niż dłuższa. No i ma dosyć duży dekolt, taki wycięty, taka fałka. Tylko nie jestem pewna, czy ten kolor mi pasuje. Może gdybym tak jakieś usta sobie pomalowała, może paznokcie czy coś, to może prędzej, ale no nie wiem. Pomóżcie, bo jeszcze mogę ją oddać, bo kupiłam ją dopiero 3 dni temu, więc jest 30 dni na zwrot, ale no właśnie nie jestem przekonana. M-ka, myślę, że gdyby była S-ka, to by była jeszcze lepsza, no ale to była ostatnia sztuka akurat w tym sklepie, bo ja to stacjonarnie kupowałam. No, dajcie znać. I to wszystko. To jest naprawdę taki szybki, ekspresowy haul zakupowy, ale zawsze pytacie, co, gdzie, kiedy kupione, z jakiego sklepu, więc wszystko, naprawdę wszystko tutaj, co było, tak jak mówiłam, jest z H&M-u. Zrobię Wam teraz przebitki, pokażę, jak w tym wyglądam. Pomierzę, żebyście mieli też rozeznanie, jak to na człowieku wygląda. Ja mam 169 cm wzrostu i pewnie z jakieś już teraz 64 kg, bo troszkę masy nabrałam. Także nabrałam, żebym mogła później masę mięśniową mieć z czego budować. Także zaraz do Was wracam. No, tak prezentuje się ta sukienka. Ona ma długi rękawek, a jeżeli chodzi o długość, to jest taka przed kolano. Więc moim zdaniem długość jest fajna, bo ani za długa, ani za krótka i jak widzicie taka luźna. Dekolt jest taki, dosyć spory. No i, no i pytanie, czy ją zostawiać? O, taka jest. Taka zwiewna. Właśnie podoba mi się to w tym, że jak sobie pojem, czekajcie, się zniżę, to patrzcie ile mogę zjeść. Więc chyba ją zostawię ze względu na to, że jest po prostu wygodna. Jest mega wygodna, nie muszę się martwić, czy mi gdzieś coś nie wyjdzie, nie wypłynie. Chyba ją zostawiam, no ale możecie mi też napisać, co, jakie jest Wasze zdanie. Czekajcie, ja zazwyczaj chodzę też w upiętych włosach, to no chyba jest ok. Z
zestaw numer 2 i powiem Wam, że mega mi się podoba. O ile nie lubię kolorów, tak tutaj mi się, no naprawdę mi się mega to podoba. Eski obie, długość jest idealna, bo zakrywa wszystkie mamowe przypadłości typu naciągnięta skóra i rozstępy. Tadam! Tak jak mówiłam, tutaj to jest tak na zakładkę. Oj, nie chcę za bardzo, nie chcę za dużo odsłonić, ale tak. Tutaj się zapina na guziczek, a tutaj sobie przewiązujecie. Możecie sobie luźno, możecie sobie zrobić kokardkę, jak wolicie. No a tutaj, jeżeli chodzi o top, to jest długość taka też, no moim zdaniem, idealna, że nie zakrywa za, nie odkrywa za dużo brzucha. Ja też na przykład nie chciałabym mieć tego aż tak. Tak, w sam raz. Podoba mi się. Chyba mi w ogóle pasuje ten kolor. Tak mi się wydaje. No a spódnica też jest luźna. Długa z tyłu, jak widać. O! Bardzo mi się podoba. Take me to the beach. To jest ta czapka. Fajna, taka zwykła. To jest t-shirt i to są te spodenki, które jeszcze są za ciasne. Jeszcze celulity tam przebijają przy jakimś tam nieodpowiednim świetle. Ale się naprawię. I będzie git. Wyobraźcie sobie, to ja jadę na rowerku, w Turcji świeci słońce. W ogóle, chociaż ten czarny tak, no nie do końca czarny kolor, może spoko na lato. Tak nie umiem się przyzwyczaić do dżokejek, ale wolę dżokejki niż kapelusze. I teraz po prostu dół zostawię, a będę zmieniać t-shirty. To jest eska, no i wygląda ona na mnie tak. Ten zielonkawy t-shirt jest bardziej taki dopasowany i trochę prześwituje. Troszkę się muszę zniżyć. Nie mam rozłożonego statywu, dlatego że mam mało czasu, żeby to nagrać, a naprawdę zależało mi na tym, żeby zrobić też przebitki, żebyście widzieli, jak to na mnie wygląda i mogli sobie porównać z moją budową i mniej więcej będziecie też wiedzieć, jakiego Wy potrzebujecie rozmiaru. Dlatego mam Was postawionych na pudełku po duplo. Dlatego muszę się zniżać. T-shirt kolejny, też eska. One tak naprawdę wyglądały na większe, ale kiedy ja je mierzę, to nie są wcale takie wielkie. Myślałam, że ten oversize będzie bardziej widoczny, ale jest, powiem Wam, że tak w sam raz. Znowu myślę też o obcięciu włosów i nie wiem, co robić. Albo dać im szansę i znowu je zapuścić, tak chociaż style, albo znowu je upitolić, tak style. Nie wiem. T-shirt numer chyba 4. To jest takie gumowe. I powiem Wam szczerze, że on... Powiem Wam szczerze, że ten kolor najmniej mi się podoba, bo wydaje mi się, że on mi nie pasuje, że to nie do końca jest mój kolor. Ewentualnie gdzieś do jakichś jeansów, ale tak, no tak średnio mi się podoba, no. Długość taka. Eska. Teraz ta bluzka, to jest emeczka. Powiem Wam, że ten materiał, trochę ten dekolt jest za duży jak dla mnie, ale ta bluzka ma tak miły materiał, że jakby, kurde, były inne kolory jeszcze dobre w moim rozmiarze, to bym na pewno sobie wzięła więcej, bo to jest taka typowo na co dzień bluzka, jeżeli lubicie basiki. Moim zdaniem czad. Długość dobra. Nie za długa, nie za krótka. Rękawki idealne. Brakuje mi paznokcia, właściwie dwóch. Dlatego, że robiłam sobie sama, ale zapisałam się już na wakacje, zrobię sobie profesjonalny makijaż, manikur u specjalistki. Zaszalałam. A to jest ta bluza, o której mówiłam. Wiem, że ona jest za wielka, no bo to jest XL-ka, ale ja lubię, ja właśnie lubię takie luźne. I gdyby tu było ciasno, wiecie, żeby gdyby była gumka, to reszta by była... Naprawdę całkiem spoko, fajnie to by wyglądało,
a teraz to jest tak po prostu puszczone i to tu mi się nie podoba, bo tego jest tutaj, to jest po prostu za luźno, ale chyba właśnie jak sobie przyję tutaj gumkę, to to już będzie wtedy fajnie, fajnie wyglądało, tak mi się wydaje, za trzy dyszki. I tyle! Myślałam, że jest tego więcej, byłam przygotowana jeszcze na przebieranie się, ale nie ma tego, nie było tego za dużo. I całe szczęście, bo wydaje mi się, że kupowanie też rzeczy przez to, że jest promocja, jest bez sensu. I cieszę się, że do tego dorosłam, a wcześniej kupowałam, a tak naprawdę w tych rzeczach nie chodziłam, więc teraz zanim ja coś kupię, to mierzę 5000 razy, oglądam się w tym, jeżeli kupuję stacjonarnie oczywiście. I te zakupy są naprawdę przemyślane i kupuję tylko to, co jest mi potrzebne i do tego też Was zachęcam, dlatego że ilość ciuchów, ubrań, w ogóle jaką posiadamy, w ogóle cały ten przemiał w skali globalnej to jest chore. Oglądałam właśnie dokument nie tak dawno i no i masakra, w ogóle w tych sieciówkach też, jak to jest szyte, jak materiały, jak to środowisko jest zanieczyszczane, nie powinniśmy kupować tych rzeczy, bo to jest naprawdę no bardzo niedobre dla nas wszystkich. No ale trzeba zacząć od małych kroków i tak też robię to ja. Dobra, dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, co z tą sukienką, ale chyba ją zostawię, bo jakoś tak założyłam teraz i dobrze się po prostu w niej czuję. Numery, bo zawsze pytacie, aha, jedna dziewczyna pytała też o numer tej koszuli, którą kupowałam ostatnio w Vero Modzie i nie napisałam, obiecałam, a nie napisałam, więc teraz tutaj wkleję, przepraszam, nie miałam kiedy, wyszło mi to z głowy. Teraz numer, jak on się nazywa, referencyjny, tak, ubrania. Po prostu Wam powklejam, o, żebyście łatwo mogli to wszystko znaleźć. I ceny też. I dziękuję za uwagę. Cieszę się, bo przyjechała do mnie mama! Dlatego taka energia. Adaś spieszy się, bo pojechali na ryby. Z Adasiem, mój pierwszy raz w ogóle, bo mama dopiero dzisiaj w nocy przyjechała, nad ranem właściwie. Dlatego wszystko tak szybko i idę się cieszyć dalej. Pa!